Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić karkówkę z piekarnika pieczoną w plastrach po myśliwsku. Karkówka w sosie pomidorowym z grzybami to świetny pomysł na obiad. Plastry karkówki opruszamy z obu stron solą, pieprzem, tymiankiem, słodką papryką i mąką. Smażymy do zrumienienia. Jeśli lubicie pożywne, mięsne obiady, polecam przepis na mój gulasz z polędwicy wieprzowej. Suszone, namoczone grzyby odciskamy z wody i kroimy na mniejsze kawałki. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Grzyby dodajemy do karkówki. Dodajemy pokrojone ogórki kiszone, cebulę i drobno posiekany czosnek. Przygotowujemy zalewę do karkówki. Do gorącej wody dodajemy koncentrat pomidorowy, miód, opcjonalnie ketchup i sok z cytryny. Doprawiamy solą, pieprzem, mielonym kminkiem, rozmarynem, tymiankiem, papryką i granulowanym czosnkiem. Dodajemy kilka łyżek wody z grzybów. I opcjonalnie musztardę. Zalewamy karkówkę. Dodajemy listek laurowy. Pieczemy 2 godziny pod przykryciem w 180 stopniach. Pod koniec pieczenia ściągamy pokrywkę. Karkówka z piekarnika pieczona w plastrach to świetny przepis na pożywny obiad. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na gulasz z polędwicy. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!